Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak pleść warkocze, tylko nie na włosach, ale na włóczce. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na nowy projekt. Dobrze, tak wygląda sweter w całości. Dookoła wszędzie mamy warkocze oraz paseczki, które są prześwitujące i przewiewne. Dzięki temu pod spodem możemy zakładać przeróżną część garderoby, topy, bluzki, podkoszulki, t-shirty, tworząc unikatowy wystrój. Strój. Słuchajcie, sweter jest naprawdę bardzo fajny. Dla mnie na razie jest top 1, zwłaszcza na nadchodzącą wiosnę i lato. Naprawdę uważam, że warto zrobić ze mną próbkę, sprawdzić jak się robi, jak się przerabia, pomimo że wygląda groźnie, naprawdę tak nie jest. Są już na pewno osoby, które tworzyły warkocze i wiedzą jak się robi, dlatego zachęcam, żeby stworzyć razem ze mną cały taki wzór i sprawdzić, czy Wam się oczywiście spodoba. Jeśli chodzi o konstrukcję tego swetra, to jest bardzo prosta. Tworzymy tak naprawdę dwa panele. Jeden jest naprzód, drugi na tył, ale oba są takie same wraz z podkrojem na szyję. I tworzymy dwa panele na rękaw w całości. Wzór jest taki sam z przodu i z tyłu, jak i na rękawach. Na samym końcu pokażę Wam, jak zrobić ściągacz. Ściągacz można bardzo łatwo zawężać bądź rozszerzać, w zależności od tego, co chcecie osiągnąć. Taki sam ściągacz robię na górze, uzyskując dokładnie taki efekt. No więc mam nadzieję, że sweter Wam się spodoba i zachęcę Was do stworzenia chociażby próbeczki. Jeśli chodzi o włóczkę, użyłam włóczki Drops Safran. Jest to włóczka, która ma w składzie 100% bawełny. Użyłam około 600 gram, no nie całe, ale 600 gram. Jest to sweter w rozmiarze około M, na wysokość około 55 cm, szerokość około 50 cm, z długimi rękawami. Więc jeśli potrzebujecie większe, tych motków może wejść więcej. Ja natomiast polecam jeszcze sprawdzić wzór, tworząc go na przykład kordonkiem, bądź takimi motkami niteczkowymi, na przykład z kokonków z Rekoton, ponieważ wtedy może być on taki lżejszy, luźniejszy i bardziej taki przylegający. Mój jest może troszeczkę grubszy, natomiast no, użyłam włóczki takiej po prostu, jakiej miałam. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie bójcie się i próbujcie używać dowolnych włóczek, po prostu zróbcie próbkę i sprawdzajcie, jak to wygląda. Do tej włóczki użyłam szydełka 3,25 do wzoru głównego, natomiast na rękawy użyłam szydełka 3 mm na rękawy, na ściągacz na dole i na ściągacz na górze. Także ja Was serdecznie zachęcam do stworzenia próbki, do polubienia kanału, zasubskrybowania i wystawienia komentarza, co oczywiście bardzo mi pomaga. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy właśnie to robią, czyli wystawiają komentarze, wspierają kanał, wystawiają łapki. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Naprawdę pomaga mi to w rozwijaniu kanału. Także ja Was serdecznie już zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się pomysł spodoba. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim sweterku. I nasz sweter zaczynamy od zrobienia dwóch takich samych paneli. Tak wygląda pierwszy panel. Zanim zszyjemy sobie sweter, zaczynamy go robić w tym miejscu, czyli od łańcuszka, dokładnie tutaj, który będzie wyznaczał Wam szerokość Waszego swetra. Więc liczba oczek, którą nabierzecie, musi być adekwatna do szerokości Waszego pierwszego panelu. Natomiast wysokość budujemy sobie na bieżąco. I na samym końcu robimy sobie delikatny podkrój pod szyję, żeby wykonać sobie taki ładny ściągacz. I ja oczywiście Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Jest to dosłownie delikatne podwyższenie na ramionach tutaj. Na samym końcu natomiast wykonujemy ściągacz, więc planując wysokość Waszego swetra, pamiętajcie, żeby na samym końcu uwzględnić jeszcze kilka centymetrów na ściągacz. U mnie jest to 7 cm, tak żeby docelowo uzyskać odpowiednią długość Waszego swetra. Pokażę Wam wzorek. Ja już pokazuję wzór wykonując rękaw, żeby nie tracić próbki i czasu. Po prostu zrobię z Wami część rękawa. Natomiast cały ten wzór na sweter i na rękaw jest dokładnie taki sam. Różni się oczywiście liczbą oczek. Dla przykładu wzór składa się z warkoczy i miejsc pomiędzy warkoczami. Natomiast cały taki segment, czyli miejsce pomiędzy warkoczami i warkocz, tworzy 10 oczek. Czyli mamy tu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
110, natomiast oczywiście, żeby zakończyć tak samo jak z jednej, jak i z drugiej strony, musimy dodatkowo dołożyć jeszcze 4 oczka. Czyli wzór, liczba oczek to jest wielokrotność liczby 10 plus 4 oczka. Czyli dla mnie, ja nabrałam sobie tutaj 114 oczek. Oczywiście nie wliczam oczka dodatkowego, brzegowego, które po prostu potrzebne jest nam, żeby zawinąć robótkę. Natomiast to pokażę Wam przy próbce. I ja uzyskałam tutaj około 48-49 cm, nabierając 114 oczek. Natomiast na rękaw oczywiście musimy nabrać mniej oczek, ponieważ rękaw, wiadomo, będzie węższy. Ja już sobie tutaj pierwszy rękaw zaczęłam robić. Oczywiście rękawy polecam robić na samym końcu, kiedy mamy już zrobiony panel przedni i tylni, ponieważ tak naprawdę zaczniemy go zszywać, panel przedni i tylni, na ramionach i dzięki temu, gdy założycie na siebie ten sweter, możecie sprawdzić, jaką dokładnie długość rękawa potrzebujecie i na bieżąco sobie to monitorować. Tak jak ja zaczęłam tutaj rękaw, mam jeszcze nieskończony, po prostu dokończę robić sweter i wtedy będę wiedziała, jaką potrzebuję wysokość rękawa. Natomiast ja informuję Was o tym dlatego, że próbkę, którą będę z Wami robiła, wykonam robiąc rękaw. Czyli na rękaw nabrałam sobie 84 oczka. Dokładnie mam tutaj 8 takich warkoczy, 8 dziesiątek plus 4 na oczywiście zakończenie z takiej samej strony. Więc próbkę wykonam już tworząc pomału rękawek. Natomiast Wy pamiętajcie, że na początek robicie sobie panel przedni i tylni. Dobrze, jeśli chodzi o szydełko, to tak jak Wam powiedziałam, dobieramy szydełko do włóczki i zaczynamy. Pierwszy początkowy łańcuszek wykonam mniejszym szydełkiem, 3 mm, po to, żeby nie był rozciągnięty względem całego wzoru. Nabieram, robię sobie pętelkę podstawową, czyli w taki sposób, przekładam, zmniejszam i nabieram już odpowiednią liczbę oczek, czyli pamiętajcie, ja nie robię próbki, tylko robię już od razu szerokość mojego rękawa. Nabieram 84 oczka, na sweter nabrałam 114, pamiętajcie, że zaczynamy od panelu głównego. Czyli tu nabiorę sobie 84, mamy raz, dwa, trzy, 4, 5. Mam nabrane już 84 oczka i tak jak Wam powiedziałam na początku, to są oczka, które wykorzystuję do wzoru. Natomiast zawsze, pomimo że mam 84, na końcu nabieram jedno dodatkowe, czyli 85, którego nie wykorzystuję do wzoru, po prostu potrzebuję jakoś zakręcić, stworzyć wysokość i tak, żeby mi się po prostu łatwo pracowało. Czyli zaczynam od drugiego oczka, czyli od tego. Odwracamy sobie teraz łańcuszek, to jest przód łańcuszka, to jest tył. Pracujemy na tylnej pętelce łańcuszka, tylna albo środkowa, jak to woli, tutaj na tej. I pomijamy to pierwsze oczko, zaczynamy od drugiego oczka, tu jest pętelka od drugiego oczka. W tym rzędzie wykonujemy sobie półsłupki nawijane, czyli po prostu robimy sobie narzut na szydełko włóczki, wbijamy się w tą środkową pętelkę, przekładamy przez pętelkę, pobieramy włóczkę i przekładamy od razu przez trzy. To są tak zwane półsłupki nawijane. Znaczymy sobie oczywiście brzegi za każdym razem, wkładam znacznik w oczko. Następnie dalej wykonujemy do końca półsłupki nawijane. Czyli narzut, środkowa pętelka, pobieram włóczkę, pobieram przez trzy. Dalej pracuję na szydełku 3 mm. Cały czas. Ten wzór jest początkowym wzorem, więc musimy zacząć robić, przygotować sobie rząd, żeby stworzyć te warkocze. I pierwszym rzędem jest właśnie wykonanie półsłupków nawijanych. Robimy sobie do końca półsłupki nawijane. Zrobiłam sobie już rząd całych półsłupków. Oczywiście, jeśli zabieracie się za zrobienie panelu, pamiętajcie, żeby próbkę wykonać z mniejszej ilości oczek, ale żeby to była wielokrotność liczby 10 plus oczywiście 4. Polecam sobie na przykład zrobić próbkę 24 czy 34, myślę, że powinna wystarczyć i wtedy zobaczyć, ile centymetrów zajmuje i odpowiednio dodawać sobie 10 do każdej liczby oczek, bo tak jak Wam powiedziałam,
powiedziałam, musi być czwórka na końcu i wielokrotność liczby 10. Dobrze, mam przerobiony rządek cały półsłupków. Zmieniam sobie teraz szydełko na troszeczkę większe, na 3,25. Oczywiście nie jest to konieczne, ale mi lepiej robiło się słupki reliefowe, zahaczając troszeczkę większym szydełkiem. Robimy sobie znowu oczko brzegowe, czyli idziemy do góry, ale pamiętajcie, że ja jego nie wliczam do wzoru. Dopiero pracuję na drugim oczku, czyli na tym. Czyli po odwróceniu naszego łańcuszka, naszego rzędu, zaczynamy już tworzyć, słuchajcie, warkocze. Ten rząd jeszcze będzie troszeczkę inny niż już następny, więc gdy przebrniemy przez ten rząd, później już pójdzie naprawdę łatwo. Jeśli chodzi jeszcze o sposób przerabiania brzegów, ja Wam pokażę, jak opracowałam sobie robienie tutaj tych krawędzi, tak, żeby one się nie zawijały, ponieważ robiąc warkocze i robiąc przerwę pomiędzy tymi warkoczami, bardzo jest ważne, żebyście wykonywali dokładnie tak jak ja ten brzeg, ten ściek, bo dzięki temu krawędź będzie szła równo. Jeśli będziecie wykonywać w sposób inny, może się okazać, że będzie Wam się tutaj wszystko zawijało. Także zachęcam do patrzenia dokładnie, jak zaczynam i jak kończę. I właśnie tutaj jest początkowy ściek. Po zrobieniu oczka do góry robimy sobie narzut, wbijam się w całe oczko, przekładam włóczkę pod tym oczkiem, uwaga, pobieram włóczkę, przekładam tylko przez jedno oczko, tak? I pobieram i przekładam przez trzy. Tak będziemy zawsze wykonywać początkowe oczko. To jest tak naprawdę taki trochę podwyższony półsłupek nawijany. On dokładnie jest na początku. Znaczy, przepraszam, on będzie na... Tak, my go wykonujemy na początku, tworząc właśnie początek. Natomiast, no mam tutaj do góry nogami, dlatego mi się tutaj nie zgadza. Już Wam pokazuję. Czyli w tym momencie sznureczek, którym zaczynaliśmy, mamy tutaj i tu się wszystko zgadza, to jest nasze zaczęcie, tak? I teraz tworzymy sobie dalej wzór, tylko pamiętajcie, to jeszcze nie jest ten docelowy wzór, ja za chwilkę Wam powiem. Robimy teraz tylko trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Tu wyjątkowo na początku i na końcu robimy tylko trzy oczka, a w środku cztery, ponieważ to czwarte jest jako półsłupek krawędź brzegowa tutaj, tak? To jeszcze Wam za chwilkę pokażę. No i teraz, słuchajcie, zaczynamy od naszego warkocza. Odliczamy sobie nasze cztery półsłupki tutaj na dole, czyli tak, zobaczcie, widać tutaj z tej strony takie literki V. Liczymy sobie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pomijamy cztery i dodatkowo pomijamy jeszcze dwa, ale do tych dwóch wrócimy. Czyli pamiętamy, że tak naprawdę ściek składał się z czterech oczek przerwy i sześciu oczek, które wykonujemy na warkocz. Ale żeby wykonać warkocz, musimy niestety trochę poprzestawiać kolejność wykonywania naszych słupków, więc na początek zaczynamy od zrobienia tak naprawdę środka tego warkocza. Czyli pomijamy na początku sześć półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Teraz będziemy się wbijać tutaj w ten siódmy, dokładnie wyciągając go w taki sposób, że szydełko mamy z tyłu. Tak? Czyli nabraliśmy sobie cały ten słupek na szydełko. Tylko zanim to oczywiście zrobimy, musimy sobie zrobić narzut. Ja mam tutaj zrobione trzy oczka łańcuszka. Robię tylko raz narzut. Natomiast po następnych rzędach będziemy robić już dwa razy narzut. Ale tutaj ten rząd taki początkowy wygląda troszeczkę inaczej. No i co? Mam jeden narzut. Wbijam się szydełkiem w siódmy półsłupek. Przekładam włóczkę pod tym półsłupkiem i przerabiam teraz słupek, czyli pobieram włóczkę, robię raz, pobieram włóczkę i robię dwa, czyli przez dwa oczka. Następnie również robię taki słupek reliefowy w kolejnym, czyli ósmym oczku. I znowu narzut, bijam się tak, żeby nabrać sobie cały ten słupek, pobieram włóczkę, przekładam pod tym półsłupkiem, mam trzy pętelki i tutaj wykonuję już słupek, czyli pobieram włóczkę,
przez dwie pętelki, pobieram i przez dwie. I teraz troszeczkę się nagimnastykujemy, ponieważ musimy wrócić z powrotem do tych naszych dwóch półsłupków tutaj, które były. Tu zostają cztery, natomiast tu mamy dwa, które nas interesują. Zaczynamy od tego tutaj, od piątego, czyli raz, dwa, trzy, cztery, w piątym wbijamy się i wykonujemy dokładnie to samo, pamiętając, że za chwilkę będziemy przerabiać również ten szósty. Czyli tak, robię narzut, tu jest mój piąty. Troszeczkę na początku będzie to naprawdę sprawiało może większą trudność, żeby wyprofilować sobie ten panel, ale później będzie naprawdę bardzo prosto wszystko ładnie szło. Czyli raz i dwa. I tutaj pamiętamy, że mamy tutaj nasz szósty słup. Możecie sobie jeszcze raz policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty przerobiliśmy i szósty jest tutaj nasz półsłupek. I znowu nawijam. Pobieram sobie ten półsłupek, przekładam włóczkę pod, mam trzy pętelki, pobieram włóczkę, raz, pobieram dwa. Ok, przerobiliśmy tak naprawdę na zmianę. Najpierw środek, później prawą stronę, więc teraz musimy dwa kolejne półsłupki przerobić na tej naszej lewej stronie, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, nasz warkocz składa się z sześciu oczek. Tak? Zobaczcie, przerabiane parami po dwa słupki. Czyli zgodnie z tym, co powiedziałam, ósmy i dziewiąty, bo to był nasz siódmy, przerabiamy jako słupek. Oczywiście ten reliefowy, czyli musimy nabrać i przerobić raz i dwa. I ósmy znowu nabieram jeden narzut, przekładam sobie tutaj szydełko i przerabiam raz i dwa. Słuchajcie, zrobiliśmy naprawdę pierwszy taki segment, czyli zrobiliśmy sobie już to. Czyli teraz robimy sobie przerwę. Ta przerwa będzie się zawsze składała z oczek czterech łańcuszka. Czyli zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. I musimy również odliczyć tutaj znowu te cztery. Czyli zobaczcie. Ten jest zajęty, natomiast te wolne słupki, ja mówię słupki, półsłupki, przepraszam, na zamiennie, wiadomo, że to były półsłupki nawijane, natomiast chodzi mi tutaj właściwie o tylną stronę tych półsłupków nawijanych. Może one wyglądają jak półsłupki, dlatego tak mówię. Ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, to jest nasza przerwa. Do tych oczywiście wrócimy, więc 5 i 6 pomijamy i znowu robimy w siódmym. Czyli znowu odliczamy 7 półsłupków, 6, a w siódmym robimy wzór. Czyli powtarzamy dokładnie to samo. Czyli znowu przekładam. Raz i dwa. Ósmym to samo robię, czyli narzut pobieram, raz i dwa. Teraz musimy wrócić do tych dwóch naszych tutaj słupków, czyli znowu pobieram, czy półsłupków, wkładam szydełko w piąty, tak, raz i dwa, i znowu w szósty, czyli narzut. I robię taki półsłupek reliefowy. Raz i dwa. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli robicie wszystko prawidłowo, to właśnie tutaj powinny Wam zostać cztery półsłupki. Wolne, nie nabrane. Tutaj z tej krawędzi zostają trzy, no ponieważ tu musimy tworzyć jak zwykle krawędź. Musimy stworzyć jakąś krawędź, więc ten jeden półsłupek tworzy nam krawędź. I co? I żeby stworzyć kolejną żeby było 6 półsłupków, musimy stworzyć jeszcze tutaj, tak? Czyli wracamy z powrotem do początku i tutaj przerabiamy słupek reliefowy przedni. Czyli raz, dwa i znowu narzut. Wbijam się tutaj, przekładam, pobieram przez dwie, pobieram przez dwie. I znowu stworzyliśmy kolejny segment. I tak robimy sobie, słuchajcie, do samego końca. Ja jeszcze raz przerobię z Wami ten pierwszy i kolejny segment, natomiast to wszystko jest to samo, czyli za każdym razem, kiedy zrobimy tą część, robimy cztery oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, odliczamy sobie te cztery plus dwa, czyli sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w siódmym robimy sobie słupek na reliefowy przedni, czyli pobieramy ten słupek, przekładamy włóczkę pod nim, robimy przez dwa
i przez 2 i znowu następny. Raz i 2. Wracamy do tych dwóch tutaj. Najpierw ten tutaj z tego brzegu. Raz i 2. Nie przejmujcie się, że Wam się coś tutaj zagina. Wszystko się ładnie wyprostuje. Niestety te pierwsze rzędy początkowe wyglądają zawsze chaotycznie, ale później wszystko będzie w porządku. I znowu. Raz i 2. I znowu. Raz i 2. I robimy znowu 4 oczka łańcuszka. Odliczamy 4 plus 2, czyli 6. Robimy w 7 i 8. Wracamy do 5 i 6. I później 9 i 10. Ja przerobię do końca moje rzędy. Zatrzymam się tutaj, żeby pokazać Wam, jak wygląda ten drugi brzeg. I przerobiłam sobie już do końca mój ściek. Tak to u mnie wygląda. Posprawdzajcie sobie, czy macie w środku 4 wolne tutaj nasze półsłupki nawijane, które były robione z tej strony, czy Wam się wszystko zgadza. Oczywiście na samym końcu, jeśli dobrze nabraliście liczbę oczek i jeśli dobrze tutaj przerobiliście wszystko, na samym końcu powinny Wam zostać 4 oczka, czyli licząc tutaj na przykład z góry 1, 2, 3, 4, bądź tutaj widoczne nasze półsłupki 1, 2, 3, 4, tak? I ja mam 4, to było oczywiście oczko brzegowe, więc tego nie liczymy. Natomiast na końcu nie robimy 4 oczek łańcuszka, tylko tak jak mówiłam na początku, robimy tylko 3. Raz, 2, 3. Natomiast czwarte będzie po prostu półsłupek. Czwarte oczko to jest zahaczenie, stworzenie krawędzi. I teraz tak, też tutaj bardzo ważne, ponieważ tą drugą krawędź robię inaczej niż tą pierwszą. Więc popatrzcie. Robimy sobie oczywiście narzut i teraz tak, nie wbijam się w całe oczko, nie wbijam się w całe oczko, tylko wbijam się dosłownie pomiędzy tutaj, tak, pomiędzy tutaj tymi trzema oczkami, czyli raz, dwa i tą pętelkę niżej. Dlatego, że nawet wykonując ten półsłupek nawijany tutaj, całe oczko, gdy zaczniecie robić, ta krawędź będzie się marszczyć. Taki sobie opracowałam sposób. Mam nadzieję, że Wam również to wyjdzie tak jak u mnie, żeby krawędź się nie marszczyła. Te wbijanie się tego półsłupka poniżej dokładnie tutaj widać. Dopiero będzie widoczne bardziej przy następnym rzędzie, więc za chwilkę Wam pokażę jeszcze raz, które to jest oczywiście miejsce, w którym ja się wbijam. Natomiast teraz robimy sobie oczko do góry. Odwracamy całą robótkę, jesteśmy na lewej stronie. Lewa strona jest taka śmieszna, ona dokładnie tak wygląda i lewa strona jest zawsze taka sama, zawsze. Dosłownie za każdym razem wykonujemy sobie oczka ścisłe nawijane w tylną pętelkę. Czyli zobaczcie, mamy łańcuszek. Pamiętajcie, że on może być tutaj lekko zakrzywiony, ale patrzcie na niego tutaj z góry, tak? I na tym łańcuszku teraz wykonujemy sobie oczka ścisłe w tylną pętelkę. Czyli robimy narzut i w pierwsze oczko tutaj, oczywiście to brzegowe pomijamy, tak? Czyli w pierwsze oczko, które tutaj widzimy, to jest to, wbijamy się z góry, pobierając tylną pętelkę. Czyli robię narzut, wbijam się tu z góry, przekładam przez tą pętelkę włóczkę i od razu tą pętelkę również przekładam przez te dwie. No i oczywiście znaczymy sobie tutaj to oczko. Później to nie będzie konieczne. Ja Wam powiem, dlaczego to jest znaczenie, ponieważ, tak jak powiedziałam Wam, nie będę się dokładnie wbijała w to oczko, ale na początek warto sobie je zaznaczyć. I znowu pobieram, robię narzut. Tu jest tylko łańcuszek, więc ten łańcuszek składa się z tej tylnej pętelki, takiej od tyłu tutaj, którą widzicie, i z tych górnych dwóch. I wybieram tylko tą tylną z tej górnej. I tutaj naprawdę idzie szybko, bo musimy po prostu przerobić sobie tylną pętelkę oczkami ścisłymi. Tak jak tutaj Wam pokazuję. Jedyną trudnością może się okazać wyprostowanie sobie tego wzoru, bo on się tutaj nam troszeczkę może zawijać, ale idziemy po kolei, oczko po oczku, tworząc właśnie nasz ściek. I przerabiamy sobie do końca oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Ok, przerobiłam sobie cały wzór, ten, który
pokazywałam. Oczywiście w ostatnim oczku wykonuję sobie ten sam ścieg, tylko że zabieram dwie pętelki, czyli dosłownie całe oczko i również przekładam. I znowu oczko do góry, odwracam obudkę. Robię dokładnie to samo, co pokazywałam Wam tutaj. Czyli tutaj musimy wykonać sobie taki przedłużony półsłupek nawijany. Czyli zobaczcie, robię narzut, wbijam się tutaj w całe to oczko, pierwsze, przekładam włóczkę, uwaga, pobieram, przekładam tylko przez jedną pętelkę, znowu pobieram i przekładam przez dwie. Mamy zrobioną pierwszą krawędź i teraz zaczynamy zabawę z warkoczami. Od teraz będziemy powtarzać już to samo. Praktycznie na lewej stronie za każdym razem robicie to, co Wam powiedziałam, a prawa strona ma tylko tak naprawdę dwa rzędy. Powtarzanie w kółko. I za chwilkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. To będzie naprawdę bardzo proste wykonywanie. My już nie musimy tutaj odliczać tych rzędów, tych półsłupków. My tak naprawdę wykonujemy tutaj cały czas warkocz, a pomiędzy wykonujemy cztery oczka, tak? Pamiętając, że na krawędziach są tylko trzy oczka. Zaczynamy. Robimy trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Pierwszy ten rząd tego warkocza będzie wyglądał w taki sposób, on już w zasadzie jest zrobiony, ale można powiedzieć, że od tego momentu zmieniamy sposób wykonywania słupków, ponieważ wykonujemy sobie takie słupki podwójne. To oznacza, że musimy dwa razy nawinąć włóczkę na szydełko. Zobaczcie, mam dwa narzuty, tak? Czyli jeszcze raz, od dołu, raz i dwa. Te dwa narzuty muszą być. Następnie, tym razem zaczynamy od tych dwóch półsłupków tutaj, słupków, przepraszam, od tych dwóch słupków, czyli pobieramy ten pierwszy z brzegu i wykonujemy sobie, pamiętając, żebyśmy cały czas mieli te narzuty, warto sobie tutaj, przepraszam za pieska, rozchrapał się strasznie, próbuje mnie chyba przekrzyczeć, przytrzymujemy sobie kciukiem tutaj tą włóczkę, żeby nam nie spadła, bijamy się tutaj w cały ten słupek. Ja wbijam się, słuchajcie, tak, żeby nie mieć tutaj, ponieważ jak zauważycie, ten słupek można się wbić tu i wtedy ogranicza Was tutaj ta włóczka, więc ja zawsze będę się wbijała luźno, czyli pod te wszystkie tutaj pętelki. Za chwilkę, im dłuższy będzie wzór, będę mogła Wam to pokazać. Na razie tego aż tak nie widać, natomiast tutaj ten pierwszy słupek wbijam się tak, żeby był luźno. Zobaczcie. Oczywiście znowu przekładam włóczkę pod tym słupkiem i teraz wykonuję słupek podwójny. Czyli zobaczcie, pobierając włóczkę, znowu przerabiam przez dwa, pobieram przez dwa, pobieram przez dwa. U nas jest to chyba słupek podwójny, ale wiem, że gdzieś nazywają to potrójnym słupkiem. Nie wiem, jak jest to nazewnictwem, natomiast pamiętajcie, że my musimy wykonać po prostu taki podwójny, podwyższony słupek. I znowu. Raz, dwa, przerabiamy teraz ten kolejny, on tutaj jest, więc musimy sobie go rozszerzyć i tak jak powiedziałam, ja wkładam szydełko pod tutaj te wszystkie zaciągnięte pętelki, które widzicie, nie wykonuję nad, tylko tu, pod, tak żeby był słupek luźno, ładnie wszedł, pobieram włóczkę, mam cztery pętelki, pobieram przez dwie, mam trzy, pobieram przez dwie, mam dwie, pobieram przez dwie, tak? Przerobiliśmy sobie tą parę. Następnie pomijamy tą środkową parę. Pamiętajcie, że te środki oczywiście, te słupki wcześniej były z przodu. Natomiast warkocz ma to do siebie, że my cały czas przekładamy, więc zmienia się kolejność środkowych słupków, zmienia się kolejność prawych, lewych. My musimy patrzeć tak naprawdę we wzorze, jak one się układają, a dla mnie środkowymi teraz są tutaj te dwa. Więc teraz je pomijam i przechodzę do tych dwóch. Czyli znowu robię narzut dwa razy. Zawsze przerabiając parę słupków, zaczynamy od tej z prawej strony. Nie od tego z lewej, tylko od tego najbliższego, czyli z prawej strony. I znowu wkładam tak szydełko, żeby było luźno. Tutaj widać właśnie te nitki. Ja wkładam tak, żeby tu było luźno. Pobieram i robię raz, dwa i trzy. I znowu dwa razy narzut.
tym razem tutaj słupek, raz, dwa i trzy. No i oczywiście teraz zostaje nam przerobienie tych dwóch środkowych słupków, ale to jest, tutaj jest najważniejsza rzecz, że my przerabiając te słupki, nie przerabiamy je z tej strony, tylko jak gdyby tutaj, od środka. I to jest chyba taka najtrudniejsza rzecz, którą musicie zapamiętać i opanować, że przerabiamy je, jak gdyby otwierając, zobaczcie, otwierając tutaj te słupki i przerabiamy je z tej strony. Tylko na razie to widać, ale później może Wam się to pomylić. Pamiętajcie, że to są te słupki tu i tu. I tak luźno musi nam wejść właśnie tutaj w te miejsca szydełko. Tylko nie tutaj, tylko niestety tutaj. Czyli otwierając sobie tą paszczę, można powiedzieć, my najpierw pobieramy ten słupek. Sprawdźcie sobie, który tutaj jest ten pierwszy. Dokładnie to jest ten. Tak? A później ten. Czyli dokładnie te dwa. Patrzymy sobie, jak one tutaj biegną. Ok, no to przerabiamy, słuchajcie. Czyli tak, znowu nawijam sobie raz, dwa. I najpierw przerabiam ten pierwszy z prawej strony. Ja wiem, że to jest on tutaj. Musicie mi tu zaufać, za chwilkę Wam pokażę. Zresztą jak przerobicie, to będzie widać tego ciągłość tego słupka, czy dokładnie jest ten. Przenawijam dwa i znowu tu. Czyli my jak gdyby przerabiamy go od środka. W środku go przerabiamy, po to, żeby właśnie on się schował. Widzicie? Czyli tak naprawdę on jest, te słupki, które przerobiliśmy, są pod tymi tutaj. No i tym sposobem środkowymi słupkami teraz będą te. Tak? Zobaczcie, jak to się właśnie ładnie nakłada na siebie, że kolejność tych środkowych słupków zawsze się będzie zmieniała. A te środkowe słupki, które przerobiliśmy, one są tutaj w środku, tak? To jest ważne, ponieważ jeżeli przerobilibyście nie w środku, tylko na zewnątrz, to wzór Wam nie wyjdzie. Ok, przerobiliśmy. Znowu robimy cztery oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. I powtarzamy dokładnie to samo. Czyli najpierw przerabiamy tutaj tą krawędź. Raz, dwa. Robię dwa narzuty. Pierwszy słupek tutaj. Raz, dwa i trzy. Dwa narzuty. I znowu szukam tego słupka. On się trochę lubi chować, ale trzeba go sobie wyciągnąć. Pomijam ten środek tutaj. Przechodzę do tych dwóch. Czyli najpierw ten z prawej. Raz, dwa, trzy. Pobieram. I raz, dwa, trzy. Tak? I tak jak Wam powiedziałam, nie robimy tak, że teraz tu przerabiacie, bo by było niestety zbyt proste. Nie. Musimy w środku je przerobić, tak? Czyli najlepiej sobie tak odchylić tutaj, posprawdzać, gdzie biegną te słupki. One tak naprawdę są tutaj. I też uwaga, staram się robić, pobierać tą włóczkę, widzicie, na szydełko musimy z tej strony włożyć, gdzie jest tutaj luźne, czyli nie w miejscu gdzieś tutaj na górze, tylko poniżej, tak? Żeby było po prostu luźna przestrzeń do przerobienia. Raz, przez dwa, pobieram dwa, pobieram trzy. To oczko może Wam troszeczkę wejść większe, nie szkodzi, ponieważ przerabiając na lewej stronie, wszystko nam się ładnie wyrówna. I znowu raz, i dwa, i trzy. To tak śmiesznie wygląda, ale po złożeniu, po wróceniu do swojej formy będzie naprawdę dobrze. Ok, czyli przerobię jeszcze jeden raz z Wami, żeby Wam pokazać jeszcze raz, jak to wygląda. Natomiast oczywiście musicie sobie wypracować swoją technikę, jak to tutaj poprzekładać. Raz, i dwa, i trzy. I teraz te słupki. Raz, dwa i trzy. I znowu. Raz, dwa i trzy. I teraz do środka. Czyli odchylamy. I tu od środka przerabiamy te dwa. To chyba jest najtrudniejsza część tego wzoru, żeby pamiętać, że w jednym z tych rzędów, dokładnie właśnie w tym, który przerabiamy, jest wsadzanie szydełka do środka tych tutaj słupków przerabiania. Raz, dwa, trzy. I znowu tutaj. Tak jak mówię, nie jest to łatwe,
I wręcz chyba się nawet pomyliłam, bo wzięłam sobie na początek ten półsłupek, a powinnam wziąć ten. Widzicie? Czyli tak, lepiej sobie jeszcze dobrze popatrzeć, zanim nabierzecie, który to jest, żeby się po prostu nie pomylić. Muszą być przerobione dwa. I dwa są. Raz. Dwa. I jeszcze raz. Ok. Przerabiamy sobie tak do końca. Ja znowu przerobię do tego momentu i jeszcze raz Wam pokażę tą krawędź. Ok. Jestem już prawie na końcu. Przerobiłam sobie warkocz i po przerobieniu tych dwóch tutaj w środku słupków podwójnych, od razu znowu robię tylko trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Pamiętajcie, że na końcu są trzy oczka i krawędź. I zobaczcie, zahaczyłam sobie tutaj te całe oczko i teraz Wam pokażę, gdzie ja się wbijam. Czyli robię sobie narzut i wbijam się tak naprawdę, zobaczcie, tutaj pod, w ogóle pod. Tak naprawdę jak wyciągnę sobie ten znacznik, wbije się tutaj w miejsce, gdzie mam nawet o kilka niteczek. Tak naprawdę tam, gdzie mi szydełko weszło. Robię to po to, żeby ta krawędź była właśnie stabilniejsza. Czyli jeżeli ja bym zrobiła w zwykłym oczku, ono by mi się za bardzo ciągnęło i ciągnęłoby mi robótkę i ono by się marszczyło. Dlatego dosłownie pod kilkoma tutaj nitkami, które widzicie, jest wbicie. Czyli jeszcze raz. Nie wbijam się w całe oczko. Tu. To by było całe oczko, natomiast ja się po prostu wbijam jak gdyby pod te trzy tutaj pętelki i przerabiam półsłupek nawijany, tak? Następnie robimy oczko znowu do góry, odwracamy robótkę i tak jak Wam powiedziałam, ten rząd jest cały czas taki sam, czyli oczka ścisłe nawijane w tylną pętelkę, tylko pamiętajmy, żeby tych oczek nie pogubić, żeby sprawdzać po kolei, gdzie są te oczka. Natomiast na pewno dojdziecie po tej stronie do oczka, które jest bardzo rozciągnięte jedno, tak jak tutaj u mnie, widzicie? I zobaczcie, że gdy przerobicie sobie to oczko, tego już nie będzie widać. Wszystko po prostu ładnie się ułożyło. Dobra, przerabiamy cały ten rząd. I mam tu jeszcze do przerobienia ostatnie oczko. Oczywiście pamiętajcie, że trzeba sobie znaczyć, które to są ostatnie oczka. I odwracam. I słuchajcie, w zasadzie możecie mi wierzyć albo nie, ale ja już Wam pokazałam wszystko, jeśli chodzi o budowanie tego warkocza, ponieważ tak naprawdę teraz wykonujemy taki sam rząd, jak wykonywaliście tutaj na początku. Tylko, że różnica jest taka, że robimy podwójne słupki, takie po prostu z podwójnym narzutem. Ale to jest wszystko, więc nie jest to takie skomplikowane, jak się wydaje. Wzór się tworzy wykonując dwa rzędy na prawej stronie, dwa różne rzędy, zmieniając kolejność wykonywania tutaj tych par słupków. Natomiast na lewej stronie, jak żeście zauważyli, dokładnie robimy to samo, czyli cały czas robimy oczka ścisłe w tylną pętelkę. Natomiast na prawej stronie zmienia się po prostu w jednym rzędzie kolejność przerabiania tutaj słupków, a w drugim jest zupełnie inna, czyli dwa różne rzędy są tylko na prawej stronie, żeby stworzyć taki warkocz. Czyli tak, na poprzednio przerabialiśmy sobie tą pierwszą parę z tego brzegu, później tą pierwszą, drugą, a na końcu przerabialiśmy środkową. Natomiast na samym początku, pamiętacie jak Wam mówiłam, że przerabiamy środkową, nawet tutaj to widać, bo jest pierwszy przerobiony. Przerobiliśmy sobie środkową, tak? Później wróciliśmy i przerobiliśmy sobie te oczka tutaj, które nam już w tym momencie, o przepraszam, bo te środkowe tak naprawdę się schowały, one są tam, ale zaczęliśmy od środkowej pary, wróciliśmy na parę z prawej strony i potem na prawe z lewej strony. Czyli dokładnie to samo wykonujemy w tym rzędzie i tak to będzie wyglądało za każdym razem. Za chwilkę Wam jeszcze pokażę. Robimy sobie ten nasz początkowy wzór, czyli robię narzut, wbijam się w całe oczko, przekładam włóczka przez jedno oczko, pobieram włóczka przez trzy. No i tutaj oczywiście sobie można wpinać znacznik, żeby było wiadomo, które to jest. Trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I zaczynamy tak, jak zaczynaliśmy w pierwszym rzędzie, czyli szukamy pary środkowej. Środkowa para to jest dokładnie ta. I teraz
Zawsze, gdy środkowa para tutaj idzie od lewej strony, tutaj od tej strony, wtedy wiemy, że musimy przerobić rząd zaczynający się w środku. Mówię to dlatego, że przerabiając w kółko te same rzędy, może Wam się pomylić i zaczniecie się mieszać, od którego teraz mam zacząć. Zaraz Wam dokładnie to jeszcze pokażę. Czyli zobacz, jeśli środkowe słupki wychodzą od lewej strony, czyli tak jak tutaj u mnie, to zaczynamy od przerabiania właśnie tych środkowych. Czyli tak, robimy dwa razy narzut, zaczynamy od tej pary środkowej, od oczywiście pierwszego prawego słupka, pobieramy i przerabiamy podwójny słupek. Tak? I znowu raz, dwa, bijam się tutaj luźno, tak? Przekładam włóczkę pod i przerabiam podwójny słupek. Przez dwa i przez dwa. Mamy przerobioną środkową parę. Z powrotem wracamy do lewej pary. Prawej pary. Prawa para jest tutaj, tak? Czyli dokładnie to są te nasze słupki. Czyli zrobię. Nawijam dwa razy. Zaczynamy zawsze od tego prawego. I dokładnie to samo przerabiamy. Raz, dwa i znowu. Nawijam. I przerabiam tu. Raz, i dwa, i trzy. I teraz wracamy do tej ostatniej pary, która jest po lewej stronie. Ona jest tutaj tak schowana. Natomiast on wiadomo, że musi być, tak? Czyli nawijam i zobaczcie, wkładam szydełko dosłownie tak, tutaj, w tą część, żeby mi ładnie tutaj wszystko się zeszło. I raz, i dwa, i ostatni słupek z tego naszego warkocza. I wykonany. Już teraz Wam będzie budowanie tego warkocza szło lepiej, zdecydowanie, ponieważ wszystko lepiej widać. Natomiast jeszcze raz pokażę Wam, o co mi chodziło z tym środkiem. Po przerobieniu już pierwszego warkocza zauważycie, że teraz środkowy rząd to są te tutaj dwa słupki, tak? Tak teraz to wygląda. Mam środkowy rząd jest teraz tutaj i on wychodzi z prawej strony, tak? Wcześniejszy środkowy rząd wychodził z lewej strony. I wtedy mówiłam Wam, że gdy wychodzi z lewej, zaczynamy od tworzenia tej środkowej pary. Natomiast gdy już przerobicie sobie wszystko, wrócicie na lewą stronę, z powrotem zaczynamy wzór, który był jako drugi, on gdzieś tutaj był. Czyli zaczynamy od pierwszej pary z tej strony. Ja dokładnie przed chwilą, zanim zrobiliśmy właśnie ten ściek, przed chwilą pokazywałam Wam zmienną kolejność, odmienną, czyli zaczynaliśmy od tych dwóch, tak? Później przeskakiwaliśmy na te dwa, a na samym końcu, w środku, przerabialiśmy sobie te dwa. I dlatego mówię, że by jak rozpoznać sobie te wzory, od którego zacząć, bo wiadomo, nie wszystko robicie w jednym dniu i zawsze się może pomylić, od którego rzędu zacząć. Więc pamiętajcie, że są tylko dwa rzędy do przerobienia na prawej stronie, na przemian. Jeden z nich to jest, gdy zaczynamy przerabianie od środkowych par, czyli od tej, wtedy, gdy środkowa para wychodzi jak gdyby z lewej strony, zaczynamy od środkowej, wracamy do prawej i kończymy na lewej. Natomiast po przerobieniu tego rzędu i po przerobieniu lewego rzędu z powrotem będziecie mieć właśnie taką tutaj sytuację. Wtedy zaczynamy od prawego, idziemy do lewego i na końcu przerabiamy środkowy. Czyli raz środkowy jest na początku, a drugim razem jest na samym końcu, tak? I za każdym razem po przerobieniu dwóch prawych, oczywiście przerabiamy sobie lewe i powtarzamy dokładnie to samo. Ja jeszcze raz tutaj pokażę, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, tak? Ponieważ środkowy rząd wychodzi z lewej strony, więc przerabiam najpierw parę środkowych słupków. Raz, dwa, trzy, narzut dwa razy. Raz, dwa, trzy. Wracamy do tych słupków tutaj, czyli najpierw ten najbliższy z prawej strony. Raz, dwa, trzy. Dwa razy narzut. I kolejny. Raz, i dwa, i trzy. I teraz wyszukujemy sobie właśnie tej lewej pary. Tu wbijamy się. Raz, i dwa, i trzy. I jeszcze raz.
i raz, i dwa, i trzy. To będzie widać, jak się pomylicie, bo wtedy zauważycie, że one się po prostu nie będą tworzyć w formie warkocza. Więc myślę, że pomimo, że wygląda to strasznie, nie jest to takie straszne. Oczywiście na początku trzeba przejść przez te kilka rzędów, żeby zobaczyć, czy Wam się to ładnie układa. Natomiast później jest naprawdę praca przyjemna. Ok, słuchajcie, ja przerobię sobie do końca ten rządek. Zrobię rządek oczywiście zaraz na lewej stronie. I jeszcze raz pokażę to samo, co robiliśmy tutaj. Ok, skończyłam robić ten rządek na prawej stronie. Oczywiście zrobiłam sobie tak samo tutaj ten półsłupek poniżej. I przerobiłam oczka ścisłe z tyłu w tylną pętelkę, natomiast przy ostatnim oczku w całą pętelkę. I znowu robię oczko do góry i znowu jestem na prawej stronie. Czyli powtarzamy to, co wcześniej Wam mówiłam. W poprzednim wzorze zaczynaliśmy od środkowej pary, ponieważ wychodziła z lewej strony. Teraz środkowa para wychodzi z prawej strony, więc kończymy na środkowym rzędzie, a zaczynamy od tych dwóch słupków z prawej strony. Czyli to jest coś, co ja już Wam pokazywałam. Dokładnie powtarzamy teraz te same dwa rzędy, licząc ten poprzedni, który przed chwilką Wam pokazywałam, i ten, który teraz tutaj jest. I to jest cała filozofia tego warkocza. Powtórzenie dwóch prawych rzędów w kółko, oczywiście cały czas powtarzając rząd lewy tak samo. Czyli jeszcze raz robimy ten mój taki podwyższony półsłupek, robimy trzy oczka łańcuszka, robimy dwa razy narzut. Zaczynamy od tej strony tutaj, czyli od pierwszego słupka. Raz, dwa, trzy. Dwa razy narzut i znowu wyszukuję sobie tutaj ten półsłupek, troszkę jest schowany, musimy go wyciągnąć i przerabiamy podwójny półsłupek. Znowu wracamy do lewej strony, ponieważ tym razem środkowa para jest przerabiana na końcu, jak gdyby w środku. I znowu tutaj. Dwa i trzy. No i zobaczcie, zostało nam do przerobienia właśnie ta para tutaj. I tak jak Wam powiedziałam, otwieramy sobie tutaj tą przestrzeń i przerabiamy ją z tej strony. Czyli patrzymy, jak biegną sobie tutaj te słupki, żeby nam się nie pomyliło. Zaczynam od tego tutaj, popatrzcie. To będzie ten słupek, tylko że ja go muszę przerobić tutaj. I on będzie dosłownie ten. Czyli to jest może taka najtrudniejsza część w całym tym warkoczu, ale myślę, że jest do ogarnięcia. I tak, raz tutaj. Raz. I dwa. I trzy. I drugi słupek, który mam tutaj. Nie bójcie się rozszerzać tych warkoczy. Tak samo przytrzymujcie sobie tutaj paluszkami, żeby Wam się nic nie zrobiło. I zobaczcie, po zamknięciu tej przestrzeni one powinny Wam iść pod spodem tutaj, tak? I dzięki temu mamy już wzór warkocza. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Wykonując tutaj od razu narzut, przytrzymujcie sobie paluszkiem i starajcie się w miarę blisko tutaj wykonywać tak, żeby nie powstawały zbyt duże przerwy i żeby ten słupek nie był zbytnio rozciągnięty. Czyli to wszystko sobie tak trzeba w miarę ciasno przerabiać. I znowu ta para. Raz, dwa. Raz i dwa. Teraz musimy niestety w środku go przerobić, czyli tutaj pobieram ten słupek, raz i dwa i trzy, i jeszcze drugi tutaj, i raz i dwa i trzy. Ok, słuchajcie, więcej nie będę pokazywać, ponieważ to jest wszystko, co mogę Wam już powiedzieć na ten temat. Tak powstaje ten warkocz. Zobaczcie, po przerobieniu oczywiście całego tego rzędu, znowu wracamy oczkami ścisłymi tutaj z tyłu i znowu będziemy musieli zrobić to samo z kolei, co w poprzednim rzędzie, tym pierwszym, czyli zaczniemy sobie od tej pary, tak? Ponieważ, tak jak Wam powiedziałam, ona wychodzi z lewej strony, czyli zaczynamy od środkowego, prawe, lewy.
Natomiast w tym momencie środkowy jest na samym końcu, ponieważ wychodzi z tej strony. Zaczynamy od tej pary. Lewa para. I jako ostatnia, już w środku, przerabiana para środkowa. I tak budujemy sobie cały czas wysokość naszego panelu. Ja obecnie pracuję nad rękawem, ale stworzyłam już drugą część mojego panelu pierwszego. Ja się troszeczkę oddalę. I zatrzymałam się na wysokości, w której będę robiła teraz po prostu podkrój pod dekolt, tak? Czyli dokładnie to, co Wam powiedziałam. Ten podkrój jest tak naprawdę bardzo prosty, ponieważ polega tylko na tym, że przerabiam sobie dwa prawe rzędy i dwa lewe rzędy do góry, do pewnego momentu. Jednak minusem jest to, że trzeba skończyć oczywiście na takiej samej liczbie oczek. Czyli ja zostawiłam sobie tutaj dwa warkocze, cztery oczka z tej strony, no i cztery z tej strony. Natomiast gdybym chciała zostawić o jeden warkocz więcej, byłoby to dla mnie już za szeroko, 14. Obecnie mam tu 11 i to mi wystarczy na ramię, więc tyle zostawiam. Natomiast jeżeli potrzebujecie większe rozmiary i potrzebujecie więcej, doradzam zostawić sobie 3 warkocze i tutaj tą część. Więc na początek skupimy się na tej stronie. I tutaj, tworząc tą podwyższoną część, warto w tym momencie przeliczyć sobie liczbę oczek. Prawidłowo powinniśmy mieć 0,2, czyli 10 i 10, plus 4 na końcu. Czyli ponieważ tutaj bardzo trudno obliczyć, w którym to jest momencie, jak wykonujemy, więc warto obliczyć teraz. Czyli ja tutaj z tej strony będę miała 24 oczka i wbiłam sobie markę w 24. Natomiast to od Was zależy, kiedy sobie robicie to podwyższenie na rękaw. W którym momencie? Czy wtedy, kiedy, nie wiem, zaczynacie od środkowego rzędu, czy zaczynacie od tej pary? Naprawdę obojętne, wszystko jedno. Ważne, żebyście mieli już po prostu w miarę docelową wysokość swetra, plus oczywiście jeszcze to, co będzie na ściągacz. Czyli tak, tutaj z tej strony, czyli obecnie z tej prawej tutaj mojej strony, wykonuję po prostu tylko do tej części, co sobie zaznaczyłam, tak? Czyli wykonam sobie ten rządek, czyli dosłownie wykonałam sobie dwa warkocze, natomiast po zrobieniu już tego drugiego warkocza tutaj robię już tylko trzy oczka, tak? Czyli dokładnie robię taką samą krawędź, natomiast zaczepiam w miejscu, gdzie sobie wyznaczyłam to 24 oczko. I tutaj się wbiję w całe oczko i tutaj wykonuję sobie półsłupek, tak? Natomiast to już mogę sobie wypiąć. Dalej po prostu robię oczko do góry i przerabiam sobie na lewej stronie mój ściek, tak? Czyli tutaj wracam, przerabiając oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. I dojdę sobie do samego końca. Tu jestem na samym końcu, robię oczko do góry. I odwracam robótkę i robię sobie jeszcze jeden rząd, tak, żeby po prostu było troszeczkę wyżej, czyli jeszcze raz zaczynam to samo, czyli raz, dwa, trzy. Tutaj oczywiście ja już nie korzystam z moich znaczników, ale warto sobie znaczyć. I tym razem wykonuję warkocz tutaj, zaczynając od tej pary. Tak naprawdę to jest ostatni rząd na prawej stronie, który wykonam na ramionach i wykonam sobie jeszcze ostatni rząd na lewej stronie, tak? Czyli dochodzę do tego momentu, robię dokładnie tak samo, jak robiliśmy w tej z lewej krawędzi, odwracam robótkę i na lewej stronie. Po prostu robię dwa rzędy prawe i dwa rzędy lewe. To jest moja podbudówka taka pod ramiona, pod dekolt. I robię tyle. Natomiast jeżeli potrzebujecie sobie zrobić wyższy ten dekolt, wyższe te ramionka, żeby dekolt był miał większe wcięcie, możecie sobie zrobić jeszcze dodatkowy rząd prawy i dodatkowy rząd lewy. Ja natomiast wykonuję jeszcze do końca, wracam i kończę tutaj z tej strony. To za chwilkę pokażę. Dobrze, czyli tak, tu zrobiłam sobie półsłupek, tu kończę robić już ostatni ściek na lewej stronie. Mam do zrobienia dosłownie ostatnie oczko, natomiast tutaj zostawiam sobie już dłuższą włóczkę, dłuższy kawałek włóczki, żeby użyć do zszycia ramion, żeby mieć jak najmniej doczepianych włóczek.
Czyli tak, gdy zrobicie sobie ostatnie oczko, po prostu przekładamy, przeciągamy i zaciskamy. Czyli mamy zrobione ramiona z jednej strony, tak to wygląda. Natomiast zajmiemy się teraz oczywiście tym samym na drugiej stronie i też zaczynamy od na prawej stronie, czyli dokładnie tak samo jak tutaj, tak? Czyli tu zaczęliśmy od prawej strony, to będziemy kontynuować od tej strony. Z tym, że tutaj również trzeba wyliczyć sobie dokładnie tyle samo oczek, co tam, czyli 24. I ja już sobie obliczyłam, mam dokładnie 24 oczka. Tutaj natomiast musimy sobie doczepić włóczkę, czyli wbijamy się dokładnie w to oczko, które miałam zaznaczone. Wbijam sobie szydełko, wkładam, robię sobie pętelkę podstawową, przeciągam tą petelkę pod tym oczkiem i robię oczko ścisłe. Natomiast jeszcze raz w tym samym oczku przerabiam ten wzór, który był na tej prawej krawędzi, czyli najpierw przez jedno oczko i później przez trzy. I tutaj wkładam sobie szydełko, znaczy znacznik. Zaczynam też od trzech oczek. Trzy. I dalej kontynuuję ten wzór, który miałam tam. Czyli tutaj zaczynam od tej mojej prawej strony, tak? Czyli ten ściek akurat się zaczyna od prawej, ponieważ środkowa para idzie z lewej strony, tak? No i oczywiście to jest, słuchajcie, bardzo proste, ponieważ musimy wykonać dwa takie rzędy, dwa prawe i dwa lewe, żeby wysokość się zgadzała. Myślę, że tutaj nie muszę już tego pokazywać. Skończę prawą stronę, zrobię lewą stronę i znowu zrobię prawą stronę i zrobię lewą stronę, tak? Czyli dwa prawe, dwa lewe i również zakończę dłuższym kawałkiem sznurka z lewej strony, czyli on dokładnie będzie wystawał tym razem w środku, tak? Czyli zobaczcie, to jest dokładnie to samo, co tutaj. Mam sznureczek przygotowany i również zrobione dwa prawe rzędy i dwa lewe rzędy. Ok, słuchajcie, tego już nie będę pokazywać, tylko chciałam pokazać, że jak zaznaczyć, gdzie zaznaczyć oczko i w którym momencie i jak wykonywać dalej. Natomiast w dalszej części skupię się również na ściągaczu. Jeszcze rzecz, której wam nie powiedziałam, bo mi się wydaje oczywista, ale czasami warto wiedzieć, że wykonując te rzędy, wy tak naprawdę nie musicie sobie zapisywać, ile ich zrobiliście, ponieważ wystarczy, że będziecie sobie liczyć tutaj te luźne paski, które wam tutaj się teraz pojawiają. I robiąc właśnie dwa panele, zacznijcie sobie od liczenia tutaj tego pierwszego, drugiego, trzy, cztery i w ten sposób wykonacie sobie dwa identyczne panele, podobnie jak ja, kończąc w którymś momencie na pasku, pamiętając, ile zrobiliście pasków w jednym panelu, to samo zrobić w drugim, zrobić sobie oczywiście wyższe ramiona pod dekolt i gdy zrobicie sobie dwa identyczne takie panele, wtedy można zająć się zrobieniem sobie właśnie tego naszego ściągacza i już wam pokazuję, jak będziemy go robić. Ściągacz będę robiła mniejszym szydełkiem, 3 mm. Robimy sobie go od krawędzi tutaj prawej do lewej. I będziemy sobie robić go tak naprawdę pionowo, zaczepiając o łańcuszek, który jest tutaj. Czyli tak, ja mam tutaj w tym momencie przód, układam sobie tak, żeby prawą stronę mieć z tej strony i zaczynamy od prawego rogu. Zaczniemy sobie od tej strony. Czyli to jest ten dół, w którym robiliśmy na początku nasze półsłupki. I teraz tak, robię sobie pętelkę podstawową. Szukamy sobie tego pierwszego oczka, które tutaj było. Powiedzmy, że to jest to pierwsze oczko od dołu. I zaczepiamy sobie włóczkę. Ja postanowiłam, że będę tworzyła ściągacz na około 7 cm. I dla mnie było to 20 oczek. Więc w tym momencie, po zaczepieniu tej pętelki, robię oczko do góry i to jest moje pierwsze oczko. I mam do zrobienia jeszcze 19, czyli tak, żeby w sumie było 20. Czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ok, mam zrobione 20, czyli tak, zobaczcie, to wygląda. To jest ten dół, o który będziemy teraz zaczepiać nasz ściągacz, dokładnie o te oczka, które tutaj widzicie. Oczywiście 20 to są moje oczka na ściągacz, ale zawsze na końcu robię jeszcze oczko brzegowe, które nie jest liczone do wzoru, pomijam. I teraz tak, odwracam sobie ten łańcuszek,
i od drugiego oczka wykonuję oczka ścisłe nawijane, czyli robię narzut, wbijam się w drugą pętelkę od szydełka, pracuję znowu na tej tylnej pętelce, dokładnie takiej samej jak przerabialiśmy na początku, z tym, że wykonuję sobie moje oczka ścisłe z narzutem, czyli narzut, pętelka, pobieram i od razu przez dwa. W taki sposób. I tak przerabiam sobie do końca. To jest na razie pierwsza część naszego rzędu, więc on troszeczkę inaczej wygląda. Przerabiamy sobie do tego momentu. Jestem tutaj prawie na końcu. Zostało mi do przerobienia ostatnie oczko. Ostatnia pętelka to jest dosłownie ta pętelka tutaj z tyłu, która nam tworzyła tak naprawdę tutaj zaczepienie, więc również ją przerabiamy. Tak naprawdę trzeba policzyć sobie te oczka i sprawdzić, czy macie tą ilość, którą zakładaliście. No i teraz to wygląda tak, że mamy pierwszy rząd tutaj i musimy sobie zaczepić ten rządek o nasze oczka. Z tym, że tak, ja tutaj jeszcze raz zaczepiam o to samo oczko, w którym się wbijałam, żeby nie było takie luźne. Czyli w tym samym miejscu, co było wcześniej, co była wcześniej doczepiana włóczka, robię oczko ścisłe i w kolejnym oczku wolnym też robię oczko ścisłe, tak? Czyli zrobiłam sobie dwa oczka ścisłe, z tym, że na początku zawsze wbiłam się w to same oczko, w którym wbijałam włóczkę, żeby po prostu nie było zbyt dużej przerwy. Natomiast, gdy będziemy się tutaj w kolejnym rzędzie wbijać, będziemy zawsze pobierać sobie wolne oczka. Czyli wolne oczko to jest to i to. Te, jak widzicie, ma tutaj już przerobione oczka ścisłe, ale to za chwilkę. Czyli tak, zrobiłam sobie, zobaczcie, dwa oczka ścisłe. Odwracam na lewą stronę tutaj i przerabiam dalej ten sam wzór, z tym, że to będą już oczka ścisłe w tylną pętelkę. Pamiętajcie, że pomijamy sobie te dwa oczka, które tutaj są. One tak naprawdę nie wchodzą nam tutaj do tego rzędu, więc one po prostu są za małe, żeby je przerobić, nie powinno nam się mylić, ale gdyby Wam się myliło, trzeba sobie przeliczyć i sprawdzić. I teraz wykonuję ten sam ściek oczek ścisłych narzutem, wybierając tylko tylną pętelkę naszego oczka, tak? Tu jest nasze oczko. Ja się wbijam w tylną pętelkę. I oczywiście przerabiam tak do końca. Na końcu przerobię sobie jak zwykle całe oczko. Już tutaj sobie dojdę z Wami do tego momentu. Chociaż jak chcę z Wami dojść, to zawsze mi się coś nie udaje. Ale mam nadzieję, że pójdzie szybko. Okej, jeszcze kilka oczek. Dosłownie trzy. Pamiętajcie, że również tutaj trzeba sobie w to ostatnie oczko wbijać znacznik, żeby nam się nie pomyliło, tak? I ja mam tutaj ostatnie oczko, wbijam się w całe i robię oczko ścisłe z narzutem. Znowu robię oczko do góry i znowu wywracam wszystko na prawą stronę. Będzie tu bardzo dużo odwracania, ale dzięki temu powstanie nam taki ładny ściągacz. I to samo, czyli narzut, oczko ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Z taką różnicą, żeby sobie już włożyć znacznik w całą tutaj tą pętelkę. Zaznaczać, gdzie jest to oczko, tak? I tu znowu robimy sobie dokładnie to samo. Wzór jest cały czas taki sam, czy na prawej, czy na lewej stronie. Będziemy za każdym razem wykonywać oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. I teraz dojdę do tego momentu. Jestem prawie na końcu. Zawsze warto policzyć sobie te oczka tutaj, czy macie dokładnie taką samą liczbę, ponieważ tutaj będzie takie ostatnie oczko, które może Wam się zgubić, ponieważ nasuwa nam się z poprzedniego oczka ta pętelka. Widzicie? Ta pętelka z poprzedniego oczka ścisłego może się nasunąć Wam na oczko, które musicie przerobić, ale ono tutaj jest, więc zawsze sobie trzeba tutaj podważyć i również w tylną pętelkę zrobić. I teraz wygląda to tak, że znowu musimy zaczepić o nasze oczka z panelu. Ale uwaga!
Ten ściągacz jest na tyle fajny, że pozwala nam bardzo ściaśnić nasz panel, tą robótkę, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Ja już przerabiałam ten ściągacz, więc wiem, co muszę tutaj zrobić. Natomiast wy oczywiście musicie wypracować sobie swoją metodę. O czym mówię? Zobaczcie. Mówiłam wam na początku, że zaczepiłam o dwa oczka i teraz będę zaczepiać, ale o trzy oczka. Czyli tak, pomijam oczko, które tutaj jest. Ono ma taką pętelkę, nie jest całe, więc ewidentnie widać, że ono jest zajęte. Całe oczko zaczyna się tu. Raz, dwa, trzy. Tym razem zaczepię o trzy oczka. Moją techniką do wykonania tego ściągacza w tym panelu jest przerabianie na zmianę tych oczek. Raz wbijam się w dwa oczka, raz w trzy. Zaczęłam od dwóch, więc teraz zaczepię o trzy. Dzięki temu mój ściągacz zawęzi robótkę i nie będzie większy niż cały panel. Natomiast jeżeli wy macie tak panel na styk, że nie jest zbytnio szeroki i nie potrzebujecie aż tak zawęzić, możecie za każdym razem wbijać się w dwa. Tak? Raz, dwa, trzy. To są te trzy oczka. Pamiętajcie, że jeśli sprawia wam trudność odróżnienie, które oczka są od ściągacza, a które od panelu, zawsze w to ostatnie oczko, które przerobiliście od ściągacza, możecie wpiąć znacznik, żebyście mieli pewność, które to jest oczko. I odwracając teraz robótkę, widzę dokładnie, które oczko jest od naszego ściegu. Bądź też policzyć sobie z tej strony, raz, dwa, trzy, wbijam się tutaj, tak? I przerabiam sobie dalej ten sam ścieg, dokładnie do końca. Teraz tak, przerobię ten sam ścieg na prawej, znowu, znaczy na lewej, znowu później na prawej i pokażę wam jeszcze raz, jak będę zaczepiała i dlaczego stosuję taką metodę. Ok, jestem znowu tutaj prawie na końcu. Mam dosłownie do przerobienia dwa oczka, to które mówiłam, że się tutaj chowa. No i można sobie zazwyczaj wpiąć znacznik, jeżeli nie wiecie, które to jest oczko. I teraz wygląda to tak. Ponieważ w poprzednim rzędzie wbiłam się w trzy oczka, to teraz powiedziałam, że będę na zmianę robić, więc wbijam się w dwa oczka i w dwa kolejne robię oczka ścisłe, tak? Czyli znowu wyszukuję sobie całego oczka, to jest zajęte, więc tu mam całe. Oczko ścisłe raz i oczko ścisłe dwa, tak? I znowu odwracam na lewo i znowu przerabiam to samo. Czyli za każdym razem robimy oczka ścisłe w tylną pętelkę. Różni się to tylko tym, że raz zahaczam o, zaczynam od zahaczenia dwóch oczek, a później wracając znowu zahaczam o trzy oczka. Dwa oczka, trzy oczka. Wiem, że można się pomylić, ale uwierzcie mi, jeżeli robicie z jasnej włóczki, to widać, w którym momencie zaczepiliście o trzy, o które dwa. Bo na przykład tu, gdzie zaczepiłam o dwa, widzę raz i dwa. Natomiast tu widzę dodatkową taką pętelkę. Widzicie tą taką całą pętelkę? I ona mi mówi, że tutaj się zaczepiłam o trzy. Wiadomo, że jest to kłopotliwe, bo musimy pamiętać albo sprawdzać, ale ja musiałam tak zrobić, ponieważ gdybym tego nie zrobiła, to mój ściągacz byłby bardzo szeroki. Gdybym robiła, tylko zahaczała w dwa oczka. Obecnie on tak wygląda i bardzo ładnie mi tutaj wyprostował panel, wyprostował tą robótkę. Natomiast jeżeli chodzi o samo ściągnięcie, no to obecnie przy takiej metodzie ściągacz ma 44 cm, natomiast cała robótka miała około 58-9, tak? Czyli tam niewiele centymetrów ściągnęłam. Jeżeli zrobicie w co dwa oczka, może się okazać, że ten ściągacz będzie dalej taki sam szeroki jak wasz sweter, bądź nawet szerszy. Musicie to wypróbować. I ten ściągacz z jednej strony może jest kłopotliwy, ale jest bardzo wygodny, ponieważ jak będziemy robić rękaw, a rękaw, jak wiecie, robię również w formie prostokąta, czyli nie ma żadnych zwężeń, więc na dole powstaje dosyć szerokie zakończenie. I tym sposobem, gdy zobaczycie sobie, dokąd zajmuje wam miejsce rękaw, bo to jest mój rękaw, to wykonując ściągacz obecnie taki jak tutaj, czyli raz rzędy 3, raz rzędy 2, będę miała taką wielką szerokość. Ale
Tak jak mówiłam, ściągacz jest o tyle fajny, że można dowolnie wybierać ilość orek, w które się wbijaliście, więc przy tworzeniu rękawa zrobię dokładnie taki sam ściągacz, ale już tylko w każdym rzędzie będę zaczepiała o 3 oczka, tak? Czyli nie tak jak tutaj raz, dwa, raz, trzy, tylko w każdym rzędzie zaczepię, tak, o 3 oczka, tak? Ja jeszcze tego rękawa nie mam zrobionego, ale dosłownie za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda. Nie będę Wam pokazywać sposobu już wykonywania, ponieważ jest to dokładnie tak samo, tylko pamiętajcie, żebyście zaczepiali oczywiście od dołu, od ten moment, w którym macie tutaj słupki, żebyście się nie pomylili, gdzie jest dół, gdzie jest góra, bo to też może się zdarzyć. Natomiast właśnie zaczepiając o 3, na pewno ściągniecie bardziej tą robótkę i ściągacz będzie w ten sposób wyglądał. Ja za chwilkę Wam to już pokażę, jak tylko przerobię. Oczywiście na początek robimy sobie te dwa panele, robimy sobie ściągacz i dopiero jak zrobicie sobie te dwa panele, od razu zszyjemy sobie na górze na ramionach, tak jak Wam powiedziałam, żeby zobaczyć, na jaką długość musicie wykonać tak naprawdę rękaw. Tak, to będzie bardzo pomocne zszycie tych części na górze, żeby dosłownie zmierzyć, ile Wam zajmuje na ramieniu tutaj ta część i ile potrzebujecie nadbudować na rękaw. Ok, ja dokończam ten panel i pokażę, co dalej. I ja już zrobiłam dwa moje panele, przedni i tylny, dokładnie taki sam, z takim samym podkrojem. Następnie oczywiście już zszywamy sobie tutaj tą część na ramionach, na lewej stronie. Obecnie mój panel leży na lewej stronie, natomiast na prawej stronie wygląda to tak. Będę wykorzystała tutaj końcówkę włóczki, którą sobie zostawiłam. Jeden z paneli zawsze będzie miał taką końcówkę z jednej strony, a drugi z drugiej. Jednak wykorzystam końcóweczkę z tej strony i po prostu będę wbijała się oczkami ścisłymi i przerabiała sobie tutaj, zszywała sobie razem tą krawędź. Czyli tak, jestem w miejscu, gdzie mam ramię, tutaj zszywam sobie tą część, wbijam sobie szydełko w pierwsze oczko z tego panelu i w drugie oczko z drugiego panelu. Następnie tą końcówkę włóczki przeciągam przez te dwa oczka i robię oczko ścisłe, tak? W dalszej części będę zostawiała sobie część łańcuszka z tej strony od warkocza i część łańcuszka z tej strony od tego warkocza. Więc żeby to zrobić, muszę po prostu umiejętnie wbić się w odpowiednie oczko. Czyli tak, żeby zostawić tutaj tą krawędź, pobieram pierwszą pętelkę i drugą. Ta z tyłu mi zostaje. A żeby zostawić tutaj tą krawędź, tą, wbijam się w oczko tu i tu. Nie jest to oczywiście konieczne, mi się podoba takie wykończenie, więc postanowiłam, że tak będę robiła. I słuchajcie, robimy sobie po prostu oczka ścisłe do końca. Bardzo proste zszywanie, a jednocześnie zostawia nam ładny ściek na ramionach, tak? Dzięki temu, że zostawiam sobie właśnie po tej stronie oczko i po tej, powstaje mi taka fala. Zszywam sobie w ten sposób do końca. Jestem już tutaj na końcu. Czyli również robię oczko ścisłe i zamykam sobie te oczko. Mam zszyte ramiona. W następnej kolejności możecie się zabrać już za rękawy. Dlatego zszywam sobie najpierw ramiona i robię panel przód i tył, ponieważ po zszyciu tych ramion możecie założyć na siebie ten sweter i sprawdzić, jaką długość rękawa potrzebujecie sobie zrobić do końca, bądź jeśli planujecie krótszy, to jak długi ma być krótszy rękaw. Ja już przerobiłam sobie jeden rękaw, on dokładnie tak samo wygląda. Ja Wam pokazywałam próbkę na rękawie, jak robić, więc jeszcze nie jest dokończona, ale w ten sposób cały czas robi się prostokąt. Natomiast oczywiście ja już tego nie będę pokazywać, chciałam Wam tylko pokazać, jak wyszedł mi ściągacz metodą wbijania się w trzy oczka ścisłe przy tej krawędzi. Dzięki temu, tak naprawdę zobaczcie, ile zawęził się tutaj rękaw w stosunku, zawęził ściągacz cały rękaw. No jest to dla mnie bardzo dobre zawężenie i tak będę robiła. I jeszcze właśnie jedna taka porada, gdy robicie sobie rękaw i do końca nie wiecie, ile zrobić rzędów głównych, zróbcie sobie też najpierw
przerwijcie po prostu w pewnym momencie robienie rękawa, zróbcie sobie od razu ściągacz, żebyście wiedzieli, ile już ten ściągacz będzie Wam zajmował, a później zwróćcie z powrotem do robienia tych rzędów głównych na górze i cały czas na bieżąco sobie sprawdzajcie, czy już długość rękawa jest odpowiednia. Oczywiście pamiętajcie, że wzorek może się jeszcze lekko ułożyć, rozszerzyć po praniu, więc weźcie to pod uwagę, że to jest wzorek ażurkowy, więc on może się leciutko jeszcze naciągnąć. To niestety tak bywa z tymi wzorkami ażurowymi, że trzeba wziąć to pod uwagę. Oczywiście, gdy macie już rękaw gotowy, w następnej kolejności już można przyszyć sobie do Waszego panelu. Pamiętajcie, że rękaw trzeba rozłożyć sobie równo, wyznaczyć sobie środek Waszego rękawa i równo z środkiem, tu gdzie mieliście łączenie, przyłożyć te dwie krawędzie. Następnie oczywiście sugerując się tutaj ilością rzędów, równo przypiąć sobie tą stronę oraz drugą stronę, tak, żebyście mieli pewność, że rękaw zostanie zszyty na takiej samej wysokości zarówno z panelu przedniego, jak i lewego. Zszywanie rękawu również robimy na lewej stronie, można użyć dowolnej metody, można użyć zszyć igłą, bądź też ośkami ścisłymi, tak jak pokazywałam Wam tutaj, z tym, że nie mam tutaj ładnego łańcuszka, po prostu można wybierać dowolne pętelki, które Wam tutaj się pojawią. Oczywiście po zszyciu rękawa dopiero zajmujemy się zszyciem całego swetra, czyli gdy już mamy zszyty rękaw, na samym końcu zszywamy sobie bok, jeden z drugim. Oczywiście tutaj możemy zacząć od ściągacza dolnego, również można iść oczkami ścisłymi bądź igłą, jak to woli. Myślę, że nie będę już tego pokazywała, ponieważ moje poprzednie filmy już to pokazują, nie chcę obecnie przedłużać filmu. Czyli na samym końcu zszywamy sobie tą część. Ja natomiast jeszcze zanim zszyję sweter, pokażę Wam, jak obrębić tutaj ten dekolt. On obecnie jest dla mnie szeroki, to jest taki luźny dekolt. Mam tutaj przestrzeń 31 cm plus około 4 cm tutaj. Natomiast zaraz sobie go obrębimy i zawęzimy. Wzór, który będę używała do zrobienia dekoltu, będzie dokładnie ten sam. Dokładnie to samo. Po prostu musicie sobie dopasować sposób wbijania się i liczbę wbijania się oczek ścisłych. Tak jak Wam powiedziałam, ściągacz jest bardzo wygodny, bo można naprzemiennie wbijać się raz w dwa oczka, raz w trzy, bądź gdy chcecie bardzo zawęzić, tak jak w przypadku rękawku, wbijać się w trzy oczka. Myślę, że tutaj zastosuję technikę naprzemienną, czyli raz będę się wbijała w dwa, raz w trzy. Myślę, że to powinno wystarczyć. Więc na początek zaczynamy sobie w dowolnym miejscu. Myślę, że warto zacząć sobie gdzieś z boku, gdzieś na przykład z jednej z krawędzi, może być tutaj, i doczepimy sobie włóczkę. Czyli jestem dokładnie tutaj, powiedzmy, na tym łączeniu. Robię sobie pętelkę podstawową. Zrobię to, ten ściągacz również mniejszym szydełkiem, tak jak wszystkie ściągacze, żeby ładnie wyglądał. Doczepiam sobie tutaj w dowolnym miejscu. Wybieram sobie pętelkę, która pierwsza mi się nasunie na szydełko. Robię pętelkę, przekładam przez to oczko i robię oczko łańcuszka. Oczywiście jest to już pierwsze oczko łańcuszka, które wliczam do zrobienia mojego ściągacza. Wysokość ściągacza dowolna. Ja postanowiłam, że zrobię go na połowę tego, co tutaj, więc tu miałam 20 oczek, więc myślę, że te 10 oczek powinno wystarczyć i ładnie wyglądać. Więc nabieram 10 oczek łańcuszka. Tu mam pierwsze, więc jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Oczywiście jeszcze jedno dodatkowe jako brzegowe, natomiast wbijamy się w dziesiąte. No i słuchajcie, zrobimy dokładnie tak samo, jak robiliśmy tam, czyli najpierw przerabiamy sobie oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę łańcuszka. Ściek będzie naprawdę taki sam jak na ściągacz, więc już macie to opanowane. Natomiast trzeba sobie tutaj powybierać miejsca, w których będziemy się wbijać. I wszystko zależy od tego, jaki macie szeroki ściągacz na górze, dekolt, i czy potrzebujecie go bardzo zawęzić, czy tylko delikatnie. Dobra, czyli tak, przejdę sobie tutaj do końca. I znowu zostało mi tutaj dosłownie ostatnie oczko, czyli to jest ta pierwsze oczko łańcuszka, które zrobiliśmy, ta pętelka jest z tyłu. I mam
10 półsłupków nawijanych i znowu będziemy zaczepiać. Tym razem będziemy robić sobie to wszystko dookoła. Natomiast w miejscu, gdzie nie mamy ładnego łańcuszka, bo miejsce, gdzie nie mamy ładnego łańcuszka jest tutaj, gdzie podwyższaliśmy sobie tą wysokość ramion, po prostu będę się wbijała w dowolne oczko, które mi się tutaj pojawi. Na przykład te. I zahaczam raz. I gdzieś tutaj w kolejne zahaczam dwa. Tutaj zahaczyłam o dwa oczka ścisłe, wybierając sobie dowolne miejsca. No i oczywiście odwracam i dalej pomijam te dwa oczka ścisłe i dalej wykonuję mój ścieg. Czyli do końca 10 oczek ścisłych nawijanych w tylną pętelkę, również tutaj w tylną pętelkę, tylko na końcu w całe oczko. Jestem na końcu, więc po prostu wbijam sobie szydełko w całe oczko. Warto oczywiście znowu znaczyć te brzegi. Już nauczyłam się pracować bez znaczenia ostatnich oczek, więc nie robię tego. Natomiast dla osób, które po prostu jest im ciężko odróżnić to oczko, polecam znaczyć. I tutaj oczko do góry i znowu przerabiam sobie moje 10 oczek. Ok, czyli wróciłam z powrotem 10 oczek i teraz zaczepię znowu o 3 oczka łańcuszka, czyli zastosuję metodę raz, dwa oczka, raz, trzy. Jeśli uznam, że będzie to za szerokie, dalej będzie mi się tworzył za szeroki dekolt, można oczywiście wrócić się do tego momentu, troszeczkę spróć i spróbować robić tak jak na rękawie, czyli 3 oczka. Niestety trzeba metodą prób i błędów znaleźć swoją dobrą technikę, ponieważ no nigdy nie wiadomo, jak nam to do końca wyjdzie i czy nam będzie pasowało, więc lepiej spróbować na początek taką moją techniką, a gdy będzie szło za luźno, można zawęzić. Czyli zobaczcie, raz, tu wybieram sobie dowolne oczko, dwa i za chwilkę dosłownie przejdę już do momentu, gdzie będę miała już ładne oczka, ten łańcuszek, więc będzie mi prościej. Na początku musiałam przejść przez tą krawędź troszeczkę brzydszą, ale już naprawdę tego jest tak niewiele, że tego po prostu nie będzie widać. I znowu 10 do góry, 10 wracam. I wróciłam z powrotem do krawędzi mojego dekoltu, tu gdzie mam już ładne oczka, więc tutaj po prostu zaczepiamy sobie o całe oczko. Raz i tym razem o dwa oczka ścisłe, tak? Czyli tym razem dwa. I znowu do góry. I przerabiam na lewej stronie, na prawej stronie ten sam ścieg. Ok, przerobiłam na prawej i z powrotem jestem na lewej, z powrotem jestem na prawej stronie. I tym razem zaczepiam o trzy oczka łańcuszka. Czyli pamiętamy, że znowu wybieramy sobie wolne oczka. Raz, dwa i trzy. Tak? I wracam. I przerabiam to samo. Już Wam pokażę, jak to wygląda z góry, bo pewnie jesteście ciekawi, a na tej małej próbce tutaj niewiele widać. Natomiast chcę Wam pokazać po prostu wszystko z bliska, żebyście wiedzieli, jak to robić. Dobra. Oddaliłam się. Więc tak, tak jak Wam pokazywałam, zaczęłam sobie... Już tutaj sobie poukładamy. Zaczęłam sobie w momencie łączenia tutaj ściegu i pracuję na panelu przednim bądź tylnym. Oba są takie same, więc nie ma znaczenia. Natomiast to, co my teraz wykonujemy, to jest cały czas robienie do góry, tam i z powrotem tego samego ściegu, zaczepiając o te oczka łańcuszka. Robimy tak oczywiście dookoła, czyli cały ten nasz ściągacz robimy sobie dookoła. Ja przerobię sobie tą część i powiem Wam, jak to u mnie wyszło i jak dokładnie, jaką technikę zastosowałam, ponieważ jeszcze nie wiem, czy ona będzie dobra, czy będę musiała ją spróć i zrobić gęściej. To się wszystko jeszcze okaże, natomiast technika będzie robienia ściągacza właśnie taka, więc robię to i pokazuję Wam, jak to u mnie wyszło. W międzyczasie dorobię sobie drugi rękaw i już pokażę Wam, jak ten sweterek wygląda w całości. Także do dzieła!
I ja już przerobiłam cały dekolt dookoła. Jak widzicie, będzie się tak ładnie układał, dzięki temu, że podbieramy sobie tutaj wszystkie pętelki. I stosowałam dokładnie tą samą technikę, co Wam powiedziałam na początku, czyli raz wbijałam się w dwa oczka, raz w trzy. Ładnie dekolt się zaokrąglił, zawęził. A obecny mam tutaj około 28 cm. Jest to taki dekolcik dla mnie odpowiedni. Z dwóch stron dokładnie ten pług wygląda tak samo. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o zakończenie, to oczywiście robimy sobie to zakończenie w miejscu, w którym zaczynaliśmy. Ja się troszeczkę przybliżę. I oczywiście staramy się wbić w tyle oczek, ile Wam tutaj zostało. Mi zostały prawdopodobnie dwa, więc zostawiłam dwa. Kończę tutaj na górze. Czyli to jest ważne, żebyście sobie ostatni rząd zrobili na górze, ponieważ teraz będziemy robić tak, żeby zrobić kontynuację wzoru. Zobaczcie, tutaj skończyliśmy na górze i mamy ten grubszy wzór, który odpowiada temu. Natomiast tutaj z tej strony jest tylko zwykły łańcuszek, więc zamykając okrążenie, z tej strony będę zabierała cały łańcuszek, a z tej strony, żeby zostawić ładny, grubszy łańcuszek, podbieram tylko tylną pętelkę. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Czyli tak, zobaczcie. Zrobiłam sobie ostatni rząd. Robię sobie oczko do góry. Teraz prawą stronę wkładam tutaj do prawej, tak? Czyli obecnie jestem na lewej stronie. To jest moja prawa. I zamykam sobie tutaj od razu moje okrążenie. Czyli tak jak powiedziałam Wam, z tej strony zostawiam ten grubszy łańcuszek, a z tej podbieram sobie całe oczko. Czyli tak, wbijam się tutaj w pierwsze oczko. Wybieram sobie pierwsze oczko, przepraszam za pieska. A oczywiście jest to, trzeba sobie nabrać całe oczko. Natomiast przekładam tutaj już bo mi się tutaj ta pętelka niestety zgubiła. Jeszcze raz, o, tu mam pętelkę, tak? I na razie tą pętelkę bez tego oczka przełożę sobie tutaj o te oczko. Czyli tak jak gdyby w pierwszym rzędzie nie zaczepiam o pierwsze oczko. Natomiast w drugim znowu pobieram tutaj całą pętelkę, a w drugim pobieram już tutaj tylko tą tylną pętelkę. Z drugiej strony. I znowu tutaj całe oczko, a tutaj, żeby zostawić tu tylko tą tylną pętelkę z tyłu. Za chwilkę Wam pokażę, jak to właśnie wygląda. O co mi chodzi? Chodzi o to, żeby tak naprawdę była kontynuacja wzoru i żeby ten szew był bardzo mało widoczny, a takim sposobem on naprawdę w ogóle nie będzie widoczny. Czyli tak, tutaj całe oczko i tutaj tylna pętelka i robimy oczkami ścisłymi. Trzeba sobie dobrze zabrać to całe oczko. Ono jest prawdopodobnie takie mniejsze. I tu mam ostatnią pętelkę. I również gdzieś tutaj. I oczywiście na końcu, o zobaczcie, jak sobie otworzycie teraz, jest po prostu kontynuacja tego wzoru. Nie widać w ogóle, gdzie zaczynał się dekolt. Dobrze, czyli słuchajcie, na samym końcu oczywiście odcinamy włóczkę i zaciskamy oczko, robimy sobie takie oczko na końcowe. Natomiast oczywiście ja już tak naprawdę skończyłam wszystko, co mogłam Wam powiedzieć, ponieważ cały sweter już jest praktycznie gotowy. Trzeba oczywiście doszyć sobie rękawy. Tak jak Wam powiedziałam, rękawy doszywamy na górze, na lewej stronie, rozmieszczając zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ja robię sobie to oczkami ścisłymi, dokładnie tak samo, jak pokazywałam Wam tutaj ten przód. Dzięki temu ładnie wygląda. Oczywiście z jednej strony nie mamy krawędzi, która ma oczka ścisłe, ale gdy sobie ładnie równo złożycie, podbieram jakiekolwiek oczka z tej strony, żeby po prostu mieć równą krawędź. I teraz tak, niestety już w kamerce nie mogę się bardziej oddalić, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Już niestety to jest ten poziom, gdzie ten sweter jest za duży. Natomiast dla mnie już ostatnim etapem po zszyciu rękawów jest oczywiście zszycie sobie już brzegów, zarówno rękawów, jak i oczywiście tutaj bocznej krawędzi. To również będę robiła sobie oczkami ścisłymi po kolei. Bądź też igłą, jeśli wolicie zszywać igłą. I słuchajcie, to by było w zasadzie na tyle. Na końcu oczywiście trzeba pochować wszystkie nitki,
I ja polecam sobie taki sweterek również przyprać, ponieważ wzór jest taki, powiedzmy, ażurkowy, więc on się też musi ułożyć. No i w którymś momencie tak naprawdę i tak będziecie musieli go wyprać. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podoba pomysł na ten sweter, że spróbujecie razem ze mną. Serdecznie oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia komentarza, polubienia filmu, ponieważ bardzo mi to pomaga w rozwijaniu mojego kanału. No i co? No i życzę oczywiście powodzenia, przyjemnego dziergania. Do zobaczenia, pa!